Hej, z tej strony Paulina. Dzisiaj przedstawię Wam grę Kurnik od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Jest ona przeznaczona dla od 2 do 5 graczy i można w nią grać już od 4 roku życia. Aby rozpocząć rozgrywkę, w kółku układamy 7 pustych gniazd na kurki. W środku układamy losowo, zakryte i nie podglądamy, żetony jajek. Do gniazd układamy jakoś losowo kurki, też nie podglądamy. Jedno gniazdo zostaje wolne. Grę zaczyna najmłodszy gracz. Wybiera on jedno jajko, tak, aby wszyscy pozostali gracze widzieli kolor, i szuka kurki, która może mieć taki sam kolor. Jeśli się uda, dany gracz bierze jajko do siebie, kurkę zakrywa i przenosi na puste gniazdo. Dalej jest ponownie jego ruch. Wybiera losowe jajko i zastanawia się, gdzie może być kurka z danym kolorem. Jeśli się nie uda, kurka zostaje zakryta, przeniesiona do pustego gniazda. Jajko zostaje nadal odkryte. Teraz tura przechodzi na następnego gracza po lewej stronie. Teraz on szuka kurki, która ma taki sam kolor. Jeśli się nie uda, kurka zostaje zakryta, przeniesiona na puste pole i jajko zostaje w tym samym miejscu. Gra kończy się w momencie, kiedy z kurnika znikną wszystkie jajka. Wtedy gracze podliczają ilość swoich jajek i wygrywa ta osoba, która zdobędzie ich najwięcej. A skoro jesteśmy już przy kurach i jajkach, to chcę Wam pokazać kilka książek. Na przykład przepięknie ilustrowany zbiór baśni rosyjskich Czarna kura. Książki z serii o Findusie i Petsonie. Tutaj mamy na przykład Minutę koguta. Książki z serii o kurze Adeli. Są to książki, które uczą czytania dzięki dużym literom. A dla najmłodszych książeczka o kokoszce i koguciku.